Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, spontaniczna Arena Kings, bardzo trudny turniej, ale mam nadzieję, że sobie pogramy 3 minuty. Pozycja horyzontalna, 2 godziny, dołączam w tym momencie, więc lecimy. Nie ma tu czasu dodawanego, troszeczkę sobie pogram. Title Tuesday ostatnio nie wyszło, więc może troszeczkę odbiję sobie morale tak, żeby się bardziej chciało grać w te szachy. Opowiem wam szczerze, ostatnio wszyscy mnie łoją i nie jest to przyjemne, no ale będę próbować po prostu. A, tu mnie już przeciwnik złapał w małe co nieco, więc muszę chyba zagrać tak, on już bije gońca, więc to już wygląda źle. Ale może nie będzie jakiejś wielkiej tragedii. Przepchanie, pionka, ok. Tutaj skoczek D2, szybka roszada. Aha, tu jest wielka słabość. Skoczek tutaj. On powinien zbić mi skoczka najpierw na C3. Tak to się też dzieje. Hetman D6, ale mam chyba taki ruch. Wprawdzie tego pionka stracę, ale bronię tego. Więc może nie będzie to aż takie najgorsze. Ale zawodnik 2719. Zapomniałem, że gram z tak silnym zawodnikiem. Pionek mniej niestety. I jak on może podeprzeć? Pionka skoczka chyba posunięciem E5, ale tu szach, tutaj wejście na D5 i jakieś opcje może będą dla mnie dobre. No nie wiem, czy właśnie będą. Goniec D3, pilnujemy pól. Z powrotem wracam, żeby wejść tutaj, ale szybka gra, powiem wam szczerze. Na pewno przeciwnik jest dobry. B3, będę bronił pionka i w sumie nie wiadomo, jak tu się do niego dostać. Tak spróbujemy i tak spróbujemy. Skoczek jest tutaj fantastyczny z jego strony i nie da się tego ukryć. Wracam. Pozycja jest trudna, ale skoczek G5 może coś tutaj namiesza. W sumie to nie wiem, czy namiesza. Muszę zagrać. Oj, tu dostanę szacha i pionek poleci. Ale on tego nie widział albo nie chciał tak zagrać. Dobra, wieża E1. Czasu mało. Będę musiał poświęcić chyba figurę, bo nie widzę żadnej opcji. Chyba, że jakoś tak po prostu spróbuję przyblokować to wszystko. Jeszcze zagram tak i blokada może polegać na tym, że zagram wieżą na E3 i wieżą na F2. Na razie tak, blokada się udała. Jak zbiję skoczek, to zbijam. Ale co dalej? Czy ja mogę zbić tutaj, no nie wiem, zagram A4. Nie wiem kompletnie, jak dalej reagować. Aha, wieża zagra tu. W sumie słusznie. To w sumie nawet mi się podoba. Powiem szczerze. Ale chyba jednak nie zdaje egzaminu. Tak jak patrzę, to chyba to nie zdaje egzaminu. Król ucieka. Czy to się da wybronić w ogóle? Powiem szczerze, nie wiem. Może być ciężko. A no właśnie, jakieś tutaj przełomy. Jednak pion robi swoje. Czas goni. Z góry przepraszam, że za ten dźwięk. Nagrywam z laptopa. No uciekam. Czy jakąś kontrą uda mi się złapać? No nie wiem, tutaj zbiję, tutaj zbiję. Ok, do tego pionka mi się dorwie przeciwnik, niestety. I za wiele nie mam do powiedzenia. Gram A5, co jest raczej tak słabym ruchem. Dokładnie. Gram tutaj. No tak, teraz to wszyscy biją pionki. Dokładnie tak wszyscy robią. Dostanę pewnie szacha. Ale powalczymy do końca jeszcze. Tak, tak, tu jest atak, to wszystko widzę. I nie wiadomo, jak się od tego bronić. Tak, zagram. Próba jakaś wejścia. Goniec C6 pewnie jest dobre. Gość wszystko widzi. Dobrze, tutaj trzeba się poddać. Nie ma co ukrywać. Pierwsza partia przegrana. Przechodzimy do kolejnej. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. Czy tutaj grają jacyś dobrzy zawodnicy? Zapewne tak. 650 graczy. Do czego mam znowu gościa jakiegoś bardzo silnego? 2600. No to trzeba chyba takich starać się rozkładać, ale to nie będzie takie proste. Fajnie, na 3 minuty bez czasu dodawanego można sobie. Aj, B4 chyba za szybkie. Można sobie pograć.
Atakujemy od razu centrum. Tu też jest atakowany pionek. Wsparcie. No tak, tutaj jest koczek H6. Zapewne gram to bardzo nieprawidłowo. Ale kto by się przejmował? Jeśli E6 mi się uda zagrać, to będzie dobrze. Ja bym na miejscu przeciwnika grał już jakieś E6, ale dobra, ja czekam na kontrę. Zbił wieża na E1, król F8. Roszady nie ma, ale jakoś żyjemy. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Jest F5, to jest dobre posunięcie na pewno. Trzeba jakoś aktywnie pograć. Tylko jak pograć aktywnie? Dobrze, skoczek F6 niech będzie. No, szkoda, że nie ma roszady w sumie. Jakoś tak niemrawo pograłem. Na kamury się naoglądałem. Dobra, schodzę hetmanem i tutaj będę chciał trzasnąć. On też oczywiście, o, bicie tutaj to bije tym. Wieża mi się otwiera, to dobrze. To jest nadzieja tutaj na uzyskanie czegoś. Jeszcze nie wiem czego. Ale tak to z kontarki właśnie jest, jak gramy. Okej, tutaj coś wybijemy na C3, tu wybijemy na D4. Skoczek G4 i tu się pojawia opcja. Tutaj muszę też pilnować. Aha, chwila, tutaj jest też strzał. Chyba tracę figurę. Po H3 chyba robi się strata materialna. Ale zagrał inaczej. Gościu, co ciekawe, tak zagramy, żeby tu strzelać. Maksymalnie trzeba zamieszać w pozycji. Bij na C3 tu atakuje. Teraz przeciwnik dał mi jakieś szanse. Aha, tu jakieś maty grożą, trzeba uważać. To w ogóle wjazd wieżą, bicie, skoczek E6? Nie, no to się wszystko trzyma. Bardzo silnych zawodników dostaje, to ciekawe. To chyba, ale w sumie to chyba dobrze, bo to o to chodzi. Bardzo skomplikowana pozycja. On ma minutę, ja mam dwie ponad. Ja nawet nie. Powinienem pomyśleć troszeczkę. Krzysztof, pomyśl trochę. A, zauważyłem, że jeszcze tutaj mam opcję bicia. No tak to jest w takich szybkich turniejach. Trochę szczęścia trzeba mieć. Intuicyjnie troszeczkę grasz. Perfekcyjnie niestety nie da się. Teraz tak się zastanawiam po wbiciu. Co? Zabiję. Daję szacha i strzelam tu. Zasłonił się. Tu? A, hetman bronił. Kurza twarz. No to się nie popisałem teraz. Zupełnie się nie popisałem, no ale jeszcze powalczymy oczywiście. Powalczymy. A, to już walka jest chyba do jednej bramki, niestety. Dokładnie. Aj, szkoda, 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 Krzysztof, szkoda. Nie, no tutaj wybicie. Po prostu mnie gromi. Podstawiłem. No dobrze, dwie porażki. Nie no, świetny start, świetny start. Gram z Polakiem, z Bambochem gram. Bambocho, siemanko. Gram rzadko ten turniej. Z Bambochem. Mam tu do wyrównania rachunki, moi drodzy. Okej, tutaj coś pozbijamy. Co? Naprawdę tak można? Dlaczego ja tak słabo grałem, moi drodzy? Podstawiam się pod najprostsze motywy, jakie istnieją w szachach. Dlaczego tak się dzieje? Niech mi ktoś wytłumaczy.
No to co, trzeba będzie zacząć chyba turniej od trzech jajeczek. Ciężka sprawa, bardzo, ale chyba tak. H5 też jest silne. A jaki ja miałem tutaj wybór w tej pozycji? Już bardzo ciężko. Widać, że po prostu dawno też w szachy nie grałem. Jeżeli mogę się jakoś usprawiedliwić. Tutaj jest strzał, ale to jest jakiś ratunek dla mnie i nadzieja. Pionków mam o wiele mniej. Ale kto by się tam przejmował, moi drodzy? No idę po pionka. Chyba go zdobędę. No tak, wszystko jasne. Wszystko jasne, moi drodzy. Muszę tak, będzie D5 oczywiście. A to będzie żebranie o remis, moi drodzy. A chociaż może teraz już aż tak bardzo to nie. I co? Dorobimy hetmana. Okej. Okay. Ale to remisik. Nie chcę remisiku przeciwnik. A to raczej remis, wezmę już tego pionka. Zaproponować remis. Nie, no serio? Bambino. Bambino, no bez jaj. Naprawdę? Proszę. Bambino chce mnie ograć. I mu się to uda, słuchajcie. No, i co? Ogrywa mnie, czy nie? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Hurra, w końcu jakiś wynik. Damian Leftak. No tak, sami dobrzy gracze. Dawaj, Damianie, lecimy. Damian to gra normalne szachy. Podobają mi się. Wszystko powymienia. Albo może nie wszystko. Aczkolwiek pozycja mi się podoba, trzeba tylko tutaj dokładnie pograć. Okej, lecimy skoczkiem. Coś tam postraszymy, postraszymy. Zagramy na A, G5 też. A nie, G5 nie, bo F5 bym puścił. Dobra, czas nam ucieka. Trzeba jakoś reagować. Może tak. Okej, tutaj sobie uciekniemy. No tak, Damian gra proste szachy. On się tutaj nie
Nie będzie patyczkowo ze mną. Góry. Jeszcze raz. Ok, sobie zejdę końcem, żeby nie było niespodzianek. Będę miał wjazd dla skoczka. Ale czy to będzie dla mnie dobre? No właśnie. To zbiję. No i teraz pytanie, wieża D6. No jestem trochę jednak zduszony. Koniec C5 mogłeś chyba zagrać, Damianie, było dobre. Dobra, bije. Hop. Ale trochę tracę chyba materiału. No tak, to będzie ciężka sytuacja. Bardzo zła pozycja. Bardzo zła pozycja. Czy ja tutaj coś bardzo mocno tracę? Coś na pewno tak. Jeszcze nie widzę co. No dobrze, spokojnie sobie tutaj jeszcze mam nadzieję, że będę dychał, choć to jest trudna pozycja. Ale Damian myśli. To jest znak. Tak, atakujemy gońca. Tak. Z powrotem wieża, wracam. O, to ciekawe w sumie. Może tak się uratuje jakoś? A, no można i tak. Zgadza się. Czy jakąś tam konterkę przywalę? Będzie to bardzo trudne. Tak, chyba jeszcze mogę piątkę skosić. Szacha mogę dać jednego, drugiego. Tu trzeba chyba to wybić i zagrać wieżą. Okej. To tutaj. Tak, czy to jest remis? Jak zagra na F8? Możliwe, że tak. Dobra, to chyba jest remis. Dobra, udało się. No, ta partia mnie cieszy, bo wyszedłem z wora. Dawid Czerw, dzień dobry, Dawidzie. No, my tu z Dawidem mamy swoje przeboje w gambicie hetmańskim. A, jedziemy ostro. W sumie to muszę sobie przypomnieć, jak to grać, te warianty. Biję na F6, nie pamiętam, jak się grało. Wiem, że skoczek D2 wcześniej można.
Ale w sumie wyszło na to samo. Prawie. Grunt to stabilnie. Szybko i stabilnie. A4 trzeba zagrać, żeby B5 nie było. Tak, to są wszystko znane numery. Dawid jest przygotowany debiutowo. Pozycja, pozycja, pozycja. Chyba jakieś G3 można wrzucić. Gra pozycyjna. Tylko pytanie też, co dalej, co nie? Może tutaj. Skoczka tędy przerzucę. Albo tędy. O! To ciekawe. Skoczek D3 i tutaj będę chciał wejść. Albo tak zagrać i tak w ogóle. E5 się szykuje. To jest ciekawe posunięcie. Od razu uciekamy. Chociaż też palnięcie było też w sumie ciekawe. Ale nie chcę tego skoczka na D5 zbijać. Chcę to przytrzymać. Skoczkiem zagrać na C5. Skoczek C5. To może mi zrobić dobrą robotę, mi się wydaje. Chociaż E5 też jest ciekawe dla niego. Jeszcze jak się zastanawiam, czy B4 nie podkurzyć. Dobra, tak. Dokładnie. Myślę teraz bardzo poważnie. O, tak, trzeba zagrać B4 i wrócić hetmanem. 4, no gra pozycyjna, wszyscy są zadowoleni. Oczywiście tutaj nie można niczego podstawić. Głowie niczego nie można podstawić, a to zwykle bywa tak, że zaraz ktoś coś podstawi. Tą osobą mogę być ja, aczkolwiek bardzo mi się podoba skoczek na C5. Będę się go bardzo tutaj trzymał. I hi, 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 no to tak. Czy skoczek jest taki ruch, ale zawsze mam hetmana na D3. Ok, tutaj na pewno zbiję tak. Tutaj. Ok. To się troszkę powymienia. I tu mam wjazd. Tu mam skoczka D7. Tak też przypadkowo udało mi się to dostrzec. Trzeba wybić. Centralizacja hetmana. Ok, H4, ruchy standardowe. Teraz tutaj gdzieś hetman będzie chciał wlecieć. Pytanie, czy od razu. Może tak? A teraz tutaj. Dobra. Teraz realizuj, Krzysztof, pozycję. Realizuj. Może tu? W sumie to nie wiem po co. Bez sensu zagrałem. Nie no, wracam, 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 wracam. Jeszcze raz. Coś tutaj trzeba pokombinować. Hetman atakowany. A tu? Po prostu. Pionek wzięty. Ok, dzięki Dawidzie. No, udało mi się wygrać z Dawidkiem. No, ale Dawid wiadomo, że jest bardzo silny na klasykach. Wica jest jeszcze do chapnięcia. No, gramy G6. No, niech będzie. Obrona królewsko-indyjska nam powstała. Z silnym zawodnikiem 2600. Ok. Bitka, bitka. No to skoczek C6.
Okej, okay, goniec G4 również tutaj atakujemy. Hetman D6, schodzimy z wszelakich związań. A, to tak można? Przewrócić. O kurczę. To nie ma problem, muszę tu atakować mocniej. Skoczka. Dokładnie tu. Nie wiem, czy to działa, ale spróbujemy. Co? Naprawdę? To tak można? Okej. Wydaje mi się, że jestem tu lepszy. Ale to może mi się tylko wydawać. Tu chcę wejść skoczkiem albo pionka zbić. Bardziej teraz chcę zbić pionka. Tak, jakoś się przestawimy skoczkiem. Widełki grożą. Już nie. No wracam, C7 mi palnie, co nie? No palnie mi na C7, no co zrobię? Aha, szacha jeszcze może mi dać. I na E5 walnąć, no to mi się zaczyna sypać. Jeszcze tutaj wisi. No dobra, białe są lepsze. Znaczy białe mają wygraną. Coś wypuściłem. Szkoda. No jeszcze pogramy, pogramy, powalczymy. Aczkolwiek jest już troszkę ciężej. Nawet pionka mi tego zbił. To lepiej dla mnie. To lepiej dla mnie. Jak tego mi zachował. Jego figury mało grają jeszcze póki co. To takich lubimy ludzi. Tak sobie zagramy, żeby wejść tu. Aha, już wiem o co chodzi. Skoczek E1. Może być niebezpieczne. Dobra, tak. Okej. Okay. Odciągnę hetmana, króla. Zbił na tym, muszę, żeby gońca otworzyć. Nie mam wyjścia. Okej, okay, wracam. Jak szach, to zawsze wracam. Co? Biorę. Co on gra w ogóle? Nie wiem, ale podstawił pionkę, dał mi szansę. Aj, nie podstawił, to ja podstawiłem. Ale z tym dzięcio kolejnego. Sprytnie mnie tutaj załatwił, muszę przyznać. Bardzo sprytnie. Tego pionka chcę wziąć. Trochę mam mało tych pionów. Niestety. Atakujemy. Jeszcze nie wiem jak, ale atakujemy. Remis też z chęcią wezmę. Tak mogę? Będę straszyć. To kogo tu będzie straszył, co nie? Dobra, z powrotem. Aha, skoczek teraz jego się może uruchomić. No niech gra, jak może. Hetman G4 jeszcze może zagrać. Wszystko może. No tak, no co ja mogę? On ma mało czasu. Pytanie teraz, czy ja mam cwaniakować?
Czy coś tam podstawiam? Chyba nie. Wygląda to mega groźnie. Aha, tu podstawiam, ale nie widział. Znaczy, za mało czasu miał. Fartem, fartem, moi drodzy, fartem. Fartem się udało. Jejku, ile ja mam punktów? Punkty nieważne. Ważne, że są tutaj jakieś opcje gry. Czy coś tam się udało skrobnąć? Lubię takie pozycje. Oj, lubię. Bardzo. Tu się trochę dzieje. Hapsnę to. Hapsnę to i zagram tak. F4 to tu. Jakieś zamieszanie. Zawsze trzeba tutaj stworzyć. Tak, tak. Tutaj. I hops, wieża. Wieża wzięta, moi drodzy. Jest wieża więcej. Jesteśmy tutaj w domu praktycznie. No to już taktycznie tyle to widzę, no już bez jaj. Takie partie lubię. Szybkie, proste zwycięstwa. Szybkie, proste zwycięstwa, moi drodzy. To najbardziej smakuje. W takich turniejach. A tutaj dosyć niepoprawnie sobie gram te debiuty. Co tam będę się oszczędzał? Nie ma co się oszczędzać. A, no to biorę pionka. Jak daję w taki prosty sposób pionka oddać. Co ja powiedziałem? Daje oddać? Jak pozwala oddać pionki w taki sposób, to się tylko cieszyć, moi drodzy. Muszę wam powiedzieć, że bardzo miło się gra na laptopie, leżąc na kanapie i grając w szachy. Jest to bardzo przyjemne, komfortowe, nawet bym powiedział. Lubię to. Wiecie, o czym mówię. No, po całym dniu tyrania, że tak się wyrażę, dobrze jest poleżeć, pograć w szachy, nie? Ja już gadam jak stary ten pierdziel, za przeproszeniem, z całym szacunkiem do siebie. Aha, taki ruch dostanę, ale to dobrze. To taki ruch i tam daję mata za chwilę. Co? Nie no, ja to muszę w przelocie zbić. Nawet jeszcze takie ruchy mam fajne. Właśnie dużo mam dobrych ruchów i trzeba chyba po prostu je zagrać i tyle. Nawet nie chcę tego skoczka zbijać teraz. Choć jest to kuszące. Tu jest dużo bardzo dobrych posunięć. Aha, gość przewidział moje intencje. Zagram wieżą, żeby tutaj zagrać, ewentualnie pionka skosić. Aha, nawet w ten sposób chcesz wymienić hetmany. Wiecie co? A nie wymienię tych hetmanów. A dlaczego mam to czynić? Niech się boi ataku. I niech myśli. Jakieś nawet takie ruchy są możliwe. To jeszcze pomógł. A tak jest na przeciwnika. Jeszcze jakieś C6 mu dopcham. Gońca trochę zamknę. A dopcham C6. Nie będę się tutaj długo zastanawiał nawet. No tak, 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 tak. To widziałem. Prowadzić wieżę, żeby się przydało.
Aha, wymienimy hetmanów w ten sposób. No dobra, wymienimy sobie hetmany. To tak. Czy ja czegoś nie widzę? Okej. Koniec. Czy to jest takie proste? Nie, to jeszcze nie jest takie proste, ale chyba jest taki ruch. Biorę gońca. Biorę gońca, jest dobrze. Tu skoczek broni, więc co? To było sprytne, ale nie wezmę. Naprawdę? Coś tutaj jeszcze mi grozi? Skoczek broni na F1, więc to wszystko działa. Bazujemy na związaniu. On ma mało czasu, a ja muszę spokojnie to wykończyć. I nie bać się wykończyć tę pozycję. Tak, od razu. Tak. No dobra, hop, hop. Jakiś jeden szach nikomu nie zaszkodził. I na przykład, nie wiem, powiedzmy tak. Dobra. Mamy to. Oj, gram z jakimś bardzo silnym widzę Hindusem, arcymistrzem. Nie boimy się takich zawodników. Gramy swoje, moi drodzy. Dobra, wymienimy. Coś tam będziemy tłuc. Normalne szachy. Okej, jakieś tutaj asze, a3, chociaż b4 za bardzo nie chcę grać. A to są pozycyjne znowu takie manewry. Tam zaraz oczywiście zagram końcem. Tutaj skoczek będzie chciał zawędrować. Okej. No dobra, trochę mnie tutaj przemanewrował figurami. Ale wszyscy jesteśmy zadowoleni chyba z tej pozycji. Niech będzie tak. Nie, no to się cieszymy. Raczej. Żebym tylko mi się hetman gdzieś tam nie poplątał. Zresztą hetmana na H5. No, skoczka wymienię. I spróbuję tutaj wymienić hetmany. Jeżeli mi się nie uda, to w sumie nie wiem, co dalej. Może tak, coś postraszymy. Muszę chyba wrócić. Z tym hetmanem mam mały problem. Widzę, że troszeczkę jest zamknięty, ale jakbym się teraz tak przestawił. Jakieś kopnięcia taktyczne, coś mi się wydaje, że grożą. Będę próbować to jakoś to asekurować. Teraz tak. I tutaj hetmana będę chciał wejść. Chociaż to nie do końca chyba będzie takie dla mnie dobre, mi się wydaje. Może tak najpierw? Zobaczcie, on sam chce wymienić hetmana. Dobra, wymieniamy. Wracam skoczkiem. Przestawiam skoczka.
No tutaj na pewno taki ruch G4 będzie ok. Aha, wieża E4. Przeoczyłem, ale chyba tak mam bicie. Tak. No właśnie. Bi. Blef. Ale zbił. Mały blef, ale jednak zbił. Nie do końca to był chyba blef. Jednak w topa. Szkoda, chapnął mi jednego pionka. Do tego pionka, którego bardziej wysunąłem, a wcale nie musiałem tutaj tej partii przegrywać. Nadal nie muszę, aczkolwiek pionek mniej to jest dużo. Czy jakieś tam opcje E4 mogły chyba zrobić? Tak, chyba. Okej. Sprytnie zagrał, sprytnie zagrał. Bardzo sprytnie zagrał. No właśnie, tego silnego skoczka mi wymienił. Co arcymistrz, to arcymistrz. Dobra, tutaj jest opcja wybicia. Słabego pionka, wolna linia. Wolna linia jest moja. Szach. Pionek odbity. Więc jest dobrze. No szach. No i co on tam kombinuje? Jaki czas? Mam go, moi drodzy. Mam GM-a. Oczywiście wyjście z wora, no. Jakże mogłoby być inaczej, no ale GM. Pokonany, pokonany. Jak dobrze mi wygrać z nim. Lecimy dalej z gatą kamskim. Proszę bardzo, D4. No, gata gra tutaj te biustonosze. No, już z nim to grałem, no. Co za gość w ogóle. Dlaczego on gra to znowu to samo? Znowu gra to samo. Niesamowite to jest. Stresuje mnie tylko chłop. Wyprowadzam dalej figury. Co ja się tu będę przejmował? Nie wiem, skoczek H2 w sumie, nie wiem co grać. Zagram te D5. Ale cały czas gra schematycznie, co nie? Schematem leci cały czas. Co? Naprawdę? No bije te pionki jak dają. Ok, tu chcę wejść. Chcę też tam. B3 bronimy. Pionek więcej. No tak, tak. Ten ruch to ja widziałem. Tylko pytanie, czy na D6 nie mogę chlapnąć. Teoretycznie mogę chyba.
Klapny na D6. No tak, to też widziałem. No to się trochę wyrówna, co nie? No biorę. Biorę, panie Gata. A, tu mi zagrywa. Nie, nie zagrywa tutaj. Co tu się teraz dzieje? Robi się nieciekawie. Właśnie. Pionek. Bardzo się nieciekawie robi. O, pograłem źle. Pograłem źle. Niestety straciłem pionka na G4. Muszę wrócić. No nie, no mam przegraną pozycję z Gatowskim. No, pozycja jest nieciekawa, bardzo. Ale ładnie zagrał. O, muszę tak zagrać w ogóle, żeby nie przegrać. Ja to mam w topę totalną, dwa pionki mniej. Dobra, panie Gata. Muszę się poddać, tylko nie wiem, gdzie to się robi. Tutaj zrezygnuję. Następnym razem, panie Gata Kamski. Może jeszcze w tym turnieju. Rewanż ci się udał. Ojejku, nie wieża B1. Krzysztof, wieża C1 miał być. Mój błąd. Domki, domki, domeczki. Aha. On po prostu chce w ten sposób pograć. No nie, no nie lubię takich remisowych pozycji, ale co ja mogę zrobić? Czy nawet nie wiem, czy to nie jest remisowa, czy to nie jest jego lepsza. Dobra, ale wyciskamy tutaj wszystkie soki z tej pozycji, moi drodzy. Mam plan na wygranie tej pozycji. Mam plan i nie zawaham się go użyć, ale po tym ruchu to chyba będzie ciężko. Nic nie będzie ciężko. Nic nie będzie ciężko, lecimy. Skoczek F4 zaraz. Chodzi o to, że po tym ruchu mam tak, jeśli on tu, to ja tu. Dobrze mówię? Nie do końca dobrze mówię. Ale spróbujemy. Tak też i można.
A masz. Masz się męczyć, jak to mówił klasyk. A masz H5. Bój się tam, H6. Bój się, panie kolego. Dobrze. Widzę, że się nie boisz. Potem taki ruch się zastanawiam, czy nie zagrać. Okej. Żarty żartami, ale coś tutaj grać trzeba. Na razie niech tak będzie. Dosyć pasyw. Spróbuję skontrować, tylko jak to zrobić? Król G2 w sumie może było to. A nie, tutaj trzeba bronić na chwilę. Dobra, idę hetmanem tam będę atakował. Proszę się bać. Proszę się bać. Na pewno się obawia hetman G4. No tutaj takie rzeczy trzeba liczyć. Właśnie. Klaps. Tak. Tak, żeby mieć wieżę tam już. Że dosyć. Czy to będzie dobre? Tak. Źle pograłem. A tak muszę. Jak on hetmanem, to tam chyba mam plaśnięcie. A jak hetmanem, to tutaj. Też będzie musiał pomyśleć. Nie no, hetmanem zbija ja tutaj, on pionkiem będzie leciał do pola przemiany. Ja zbijam i tam jakieś afery z koczkiem z hetmanem będę chciał stworzyć. Dokładnie. Tam mogą plasnąć. Takie mam rozwiązanie jeszcze. Chwilowe. Oczywiście chwilowe rozwiązanie. Daję szacha. Co zrobisz? Wrócisz, co? Hetman F6 to zbije. Tu będę jakiś ratunek miał. A, idzie na całość, gościu. Gość idzie na całość. Damy szacha. No właśnie, to za wiele nie dało. Teraz już jest trochę lepiej, aczkolwiek dalej ciężko. Aha. Kurczę. Ale mnie złapał na ostatni motyw. Nie mogę tutaj uciec nigdzie. Zostaje mata. A, podstawił. Podstawił. Miałem farta oczywiście, bo to były deklarowane posunięcia z jego strony. No tak to w arenie bywa, ale to był fart nieziemski. Takiego farta to już dawno nie miałem. Farty chodzą po ludziach, moi drodzy. Chodzą po ludziach. Farty jedne. Po tym ruchu będę musiał wrócić z koczkiem. Jak mus, to mus. Ale nie chciał. Okej, idę tak. No muszę wrócić. Jakieś A6, coś tam będziemy kombinować. Bije. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego grają F4 i puszczają pole E5. To jest bardzo fajne pole dla skoczka. Ale może tak trzeba. Robimy roszadę. Naprawdę?
No dobra, aż przepcham, bo aż się wystraszyłem. Okej. Chcesz mi tam pan? Dobra, zablokuję to wszystko. Zablokuję. Blokada na maksa. Tak. Albo skoczek. Hop. Ha, skoczek wlezie, ale wredny będzie. Oj, 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 oj. Wredny skoczek. Bardzo obiektywnie mam złą pozycję, ale ja się tym nie przejmuję. Gram tak. O, dzięki ci za tę piękną wymianę. Zagramy tak, za takim na wieżę. On na pewno nad tym się zastanawia i pewnie będzie miał rację. Kurczę, ten ruch jest dobry chyba, bo jak bije wieżę, to on wchodzi tam. Tu. No właśnie. Pograłem. A tak jeszcze, jakbym zagrał, Krzysztof, to co ty na to? Jeszcze skomplikować? Tak. Zawsze taka redukcja figur, nie? No jak zbiję tu goniec, zbijam wieżę, więc będzie wtedy świetnie. Ta Kings Arena długo trwa, co nie? Tutaj zbijam. Trochę 4 prawdopodobnie jest ok. Ale wtedy mam, no właśnie, ale wtedy mam posunięcie takie. Tutaj to tu. Tutaj to tu. Też mogę trochę figur oddać. Nie, aż tak dużo to nie mogę. W zasadzie jest to samo cały czas. Kolorka. Dobrze pograł. To muszę mu oddać. No nie, no mam za mało amunicji tutaj, kurczę. Ten sam motyw wchodzi właśnie, kurczę, blade, niedobrze. A jak zbiję tu, o, zbić chyba muszę w ogóle. A to w topę mam. Tak czy nie? No tak, mam w topę. Nawet gońca może po prostu zbić. Nie zbił. A to mam tak w trąbę. Goniec tutaj wchodzi. Dobra. Takie partie w arenie są najgorsze, bo długo czasu to trwa, a jak przegrywasz, no to niestety spadasz. No to go, lecimy. Na czym on się zastanawia? Aha, on pewnie ma jakieś tam opcje słabe z internetem? Nie, no chyba nie.
Dobra, jak dają te pionki, to biorę już. No już bez przesady. Czy on podstawia, czy są tu jakieś pułapki? Już znam odpowiedź na to pytanie. Są tutaj pułapki. Dokładnie. I w taką pułapkę wpadłem. Może się jakoś jeszcze z niej wygrzebię. Na pewno się z niej wygrzebię, słuchajcie. Właśnie się z niej wygrzebałem. Jeszcze będę chciał dać mata na C7. Tak. Co teraz zrobisz mi? G5. Aha. Jak tu? Atakuje wieża. Chcę zbić końca. Ciekawe. Aha, już wiem do czego. Tutaj zbijam i zbijam tam. Dobra, mamy to. A takie zwycięstwa to bardzo lubię. Okej, no gramy to, co najlepiej potrafimy. Tutaj nie ma co kombinować w takich szybkich arenkach. No, gość grzecznościowego tutaj gra obronę królewsko-indyjską grzecznościową. A trochę się nawet to przerodziło w jakiegoś pirka. Niech będzie tak, tak. Wszyscy są zadowoleni z tej pozycji. Tak, wszyscy są zadowoleni. Ja wiem, że chcesz mnie tutaj załatwić, dać mi matę. Ja wiem. I najgorsze jest to, że chyba ci się to uda. Bo troszkę nie przewidziałem jednego ruchu. Tak, muszę zagrać. Ale jeszcze się wybronię. Na ten moment szybciutko. Twardo, ale stabilnie. Po bronie. Teraz plan jest prosty. Zagrać hetmanem, zagrać królem i zagrać wieżą na H8. Najpierw hetmanem, czyli by tutaj, coś tam. Hetman będzie miał ucieczkę, no. Będzie miał. Ale ja wtedy wieżami pojadę po linii H. Zobaczymy, kto kogo będzie miał. No strzał. Tu lecimy. Ha, tak chcesz mi tutaj grać. Dobra, masz szacha. A szachy są groźne. To jeszcze taki myk zrobimy. Wydaje mi się, że mam lepszą pozycję. No wymiana... Niestety nie chcę wymiany. Tutaj atakujemy. I prostego mata na H1 będę chciał zasadzić. Jeszcze to takie proste nie będzie, jak widać, ale coś takiego i coś takiego. Okej, takie są jeszcze schodki. No faktycznie trochę jakby tutaj... Dobra, F4. Musimy coś pocisnąć mocniej.
Coś popróbować. Aha, jak tutaj zbiję, to chyba zbiję w ogóle gońcem. No, pytanie, co dalej? Nic chyba nie uzyskałem, ale jakieś strachy na lachy są, czy nie są? No, wieża stoi źle. Bez dwóch zdań. Bardzo źle. Wracam, że niby chcę tam uderzyć. Straszymy czasem również. No i czas tutaj powinien zagrać na moją korzyść. Mata nie widzę. Może strzała na G4. Okej. Mamy to, mamy to. Które ma miejsce? 95. Na 1300 graczy to nie jest tak źle. A widzę, Hikaru nadrabia. Król Paweł. Dzień dobry, królu Pawle. Ależ potężne rankingi mają ci zawodnicy. Nie pamiętam, czy taki wariant był. Nie A3, A4 miało być. Dobra, robię krótką. Idziemy w krótką, moi drodzy. Cofamy. Cóż mogę zrobić innego? A, tu podstawiłem pionka. Ale jakoś przeżyję chyba bez tego pionka. A, bez drugiego to już będzie ciężkie życie. I bez trzeciego. Jak domek z kart. Wszystko się sypło. No niestety. Taka ciężka gra, te szachy. Coś spróbuję tu jeszcze Pawła poszukiwać. Ale to będzie bardzo trudne zadanie. Okej, a to chyba się coś udało. Chyba się coś udało tutaj chapnąć. Mogę wziąć figurę. Chyba wolę figurę. Okej. Teraz się tak zastanawiam. Muszę wrócić. To nie jest jeszcze takie oczywiste. W tej pozycji. No, ale wymiana hetmanów chyba będzie dobra dla mnie. Okej, okay, król do góry. Tak, wieża gdzieś tam musi sobie pograć. Aktywnie.
Tutaj królem muszę podejść. Chyba tak. Grożą jakieś maty. Jeszcze nie jest takie oczywiste to wszystko. A tutaj skoczek się dobrze zachowuje w tej sytuacji. No chyba mam szczęście. Kurczę blada. Jeszcze to nie jest takie naprawdę oczywiste. Pograłem trochę jak Cimer. Ojejku. Jestem po prostu fatalny w tych końcówkach. Dobra, dobra. Partia była wygrana, ale przegrałem. Przegrałem. Była przegrana, potem wygrana. No nic, tak to już jest. Dobra, jakieś D5 na 2700 tam sobie zagrajmy. Co będę musiał się tutaj męczyć w tej pozycji? No dobra, no i co? Weźmiesz mi to? No co, chyba gramy sobie w szachy normalnie, co nie? Czy są to jakieś pułapki? Aha, już widzę, że są jakieś pułapki. No dobra, tak zagramy. Aha. Tutaj. I tam nie mogę zbić. No co za wredne to wszystko. Skoczek C4. Tracę hetmana po tym ruchu. Jejku. Ale jestem bambus. Szkoda. Zbyt łatwo gościowi oddałem punkt. Zbyt łatwo.
Czy nadeszłość może mi po prostu zbić pionka? No pewnie, że może. No oczywiście, Krzysztof, nie ogarniasz tematu kompletnie. Kompletnie. Coś mi się ubzdurało w tej mojej głowie. O, jeszcze lepiej. Super. Jeszcze lepiej. Dobra. W arenie nie ma co tracić czasu na takie rzeczy. Lecimy dalej. Nie, no dobra, biorę tego końca i nawet się nie pytam. A co się będzie działo dalej, to już nie wiadomo. Grajmy w szachy normalnie. Dlaczego to jest takie trudne, żeby grać w szachy normalnie? Normalnie. Tak po ludzku. O, rety. No dobra, dziab. Szacha, damy. Pionka mogłem wziąć. Dlaczego nie wziąłem pionka? Słabe ruchy wykonuję póki co. Jaki przeciwnik? Takie ruchy pewnie. Dobra, no to brzydko powiedziałem, ale no tak nie jest do końca. Nie mogę tutaj wziąć pionka. A kto mi zabroni w ogóle? Tego wezmę później. Zrobię roszadę. Chodzi o to, że tutaj jest słaby punkt. Ta otwarta linia jest taka dosyć nieprzyjemna, że mam takiego skoczka ciekawego tutaj. Na chwilę spróbuję go użyć, tego skoczka. Nieprzyjemne są ruchy takie, ale to jeszcze jakiś taki ruch jest. A, tutaj są ataki, ale zaraz, chwila. Aha, nie mogę. Nie mogę bić wieży. Tak. Jakiś strzał na D3. Coś w tym rodzaju. Dobra, zdążyłem z roszadą. I co dalej, panie kolego? Tak, ja też i dumał, ale mam strzała na B2. Hop. Ewidentnie przeciwnik pomógł i podstawił. Okej. Mogłem hetmanem zagrać i zdobyć materiał. Dobra, już teraz zagram w ten sposób. Aj, zagram już najprościej jak mogę, bo powiem wam szczerze, nie będę tu się plątał. Lecę pionkiem do góry. Okej. Coś tam odbite. Game Morales. No, takich arcymistrzów to ja bym chciał tutaj zjadać na śniadanko. Proszę Państwa. Będzie to trudne, ale fajnie, że gram z arcymistrzami. Ja się cieszę. Oczywiście sobie żartuję z tym śniadaniem, ale cieszę się, że gram z takimi zawodnikami. To jest bardzo budujące.
Im więcej takich klientów, tym lepiej. Ale to co? To tak, to jest ok? Co? To jest dla mnie takie złe? Mam pionka i nie zawaham się go utrzymać. Taki ruch. Dosyć ryzykowny, ale. Ale zaraz tak. No, co? Teraz? Proszę pana, panie arcymistrzu, co teraz? Jakieś takie będę próbował rzeczy, tylko. Aha, wjazd, proszę bardzo. Okej. Mam taki ruch i jest chyba plomba z tym gońcem. Czy hetman F2, albo tutaj właśnie. Tylko ja tego gońca zbiję, ale to co? Zbiję go po prostu. Dobra, biję. Nie będę tu kombinował z materiałem. Chlapnę to wszystko. I pozycja nadal będzie cacy. Chyba. Gram pionkami tam, gdzie mam przewagę. Teraz to tak. Okej, idę pionkami. Nie boję się. Gdy ciemno jest. Biorę piona, nie? Piony brać trzeba, panie Morales. Corrales, przepraszam. Okej. Okay. Kultura. Rozumiem, że może być zaraz problem, ale tak zagramy i tutaj będę chciał sobie tutaj pionki wyrobić. Od razu tak gram. Nawet nie ma nad czym zastanawiać. Okej. I co tutaj? On mi zbije. Ja to tym. Będzie się zgadzać. Ha, wieżę odbije. Wieżę to nie przewidziałem. Tak. Mogą być problemy. I są. Tak chyba. Aha. Są problemy. Cholera. Mata dostałem. Szkoda, szkoda, panie Morales. No tak już cię nazwałem, no. Miałem cię na widelcu. No, następnym razem. Zapraszam. Oj, królewska niska działa, działa, działa. On tam się pomylił, ja nie wykorzystałem tego. Szkoda, szkoda. Ale dzisiaj festiwal tej królewsko-indyjskiej. Fajnie. Fajnie, fajnie, że to tak działa. Hop. Końca. Bo taki ruch jest dobry. Okej, tak zagrajmy. Po takim ruchu tak. Wjazd fajny. Okej. Dobrze, tutaj. Nie, nie podstawiłem chyba. Chyba podstawiłem. Właśnie. Zawsze muszę coś podstawić. Why? Dobra, no jeszcze oczywiście powalczę. Co mi pozostało?
Tak podstawić prosto, no naprawdę. Zaraz gramy, tu będzie rozpierducha, biorę pionka. Proszę takim ruchem. Prawie. Właśnie. Ciężko tutaj z nim dyskutować. Dokładnie, proszę pana. Ciężko z tym dyskutować w tej pozycji. Jakaś wieża A6, wieża B6, tego pionka. Tu chcę skoczka przerzucić, ale. O, to jest bardzo trudne zadanie. Tym bardziej teraz. W sumie to nie wiem, dlaczego tak zagrałem w tym momencie, ale co mi szkodzi? A tu jest jeszcze jakiś strzał. Jakieś są ciekawe rzeczy do roboty. Są czy nie są? Nawet progresu nie mogę zrobić żadnego. Nie wiem, uciekam króla. A tutaj zagra jeszcze będzie mi groził biciem. To jest fajne. Coś tam muszę zbić. Gdzieś tam uciekać chyba. O tak, na tego pionka. Gonię C4 jakieś. Dokładnie. Załatwię sprawę. Straszymy. Cóż mi pozostało? Jak nie straszyć? Mat! Nawet ja tego mata nie widziałem. Dopiero teraz dostrzegłem. Ojejku. To są szachy. Przewrotne. Szczególnie takim tempem. Tak. Powiem szczerze, że bardzo lubię te pozycje czarnymi, co gra gość. Ale wybił od razu tak bez walki. Dziwne. Mi to pasuje. Na B2 tutaj. Biorę. Nie wiem, czy to dobre, ale dają pionki. To biorę. Tak i tak. Czy ja źle myślę? Niech mi ktoś podpowie, czy ja źle myślę. Tutaj? No szach, trzeba będzie uciekać. Dokładnie. Chyba nie ma źle. Co? Aha. Świetnie, ale tu nie mam tutaj wtrącenia. Ratującego przed utratą wieży. Chyba jest. Chyba się udało. Znaczy zawsze może tam później zagrać, ale to też jest dla mnie ratunek. Okej. Aha, okej. Bo to nie jest dla mnie ratunek jednak. Dobra, Krzysztof. Dobra, Krzysztof, masz przekichane. Tak zagramy i tam będziemy straszyć. Wieża za dwie figury. No, najlepsza wersja chyba, jaka mogła mnie spotkać w tej skomplikowanej pozycji. Tej bronie. Uła. Aż tak można? Nie wiem, zagram tak w ogóle.
Słusznie. Nie mam jak się obronić. No kurczę, blada, no. Tu skoczek chce wlaść i mnie ukarać za moją złą grę. Okej. Okay. Ajajku, szachy są jakieś wtrącone. Dokładnie. Dokładnie trzeba poddać partię i lecieć dalej. A ten gość miał 2800. Dopiero zauważyłem, że 2800. Już tak sobie grałem. O, z tym gościem też miałem przyjemność. Fajnie było go w końcu ograć. Widzę, że nic specjalnego nie prezentuje w debiucie, tylko po prostu zwija figury. Ale to też jest metoda. To też jest metoda na dobrą grę. I teraz wybijemy sobie. Gońca wstawimy i chyba mam taki strzał, co? Znienacka, zdobywam materiał. Albo i nie. Ale znalazł. Znaczy się, to i tak jest ok, chyba. Finalnie coś tam zdobywam. Jakaś pionka i dobrą pozycję. Trzymam tutaj bardzo mocno i o to chodzi. Biorę kolejnego pionka i próbuję serii wymian. Okej. Wiadomo, że on tanio skóry nie sprzeda. Ten pionek, co? Jakby tak zagrać? Tylko przyblokować A4. Czemu nie? Tu chcesz wejść, przyjacielu. Słusznie chcesz mnie ograć. Nie no, chyba tak po prostu zagram. Będę trzymał pozycję. Zejdę z tej wolnej linii. Teraz tak. Nie chciałbym się tutaj pogubić w tej pozycji. Jest bardzo dobra. Skoczek jest świetny. Dobra, zbijamy to. On odbije gońcem. Tutaj może trzasnąć. F3. Coś chyba mogłem wziąć, co? Mogę na D5 wziąć. Nadal mogę. Czy już nie mogę? A wieża C6, no takie łatwe, Krzysztof. O nie, no co on mnie kontruje?
No niewiarygodne po prostu, no kontruje mi tutaj, no niewiarygodne. Ojejku, wieża C6 wygrana, no nie, po prostu niewiarygodne, no. Jak to się dzieje? Dajcie spokój, po prostu to jest nieprawdopodobne. Jak można przegrać taką pozycję? Teraz to się wkurzyłem, słuchajcie, na maksa, nie? No na maksa się wkurzyłem. Ja pierniczę. Nie, no to jest nieprawdopodobne po prostu. To jest nieprawdopodobne. Jak można przegrać taką pozycję? Ale gość ma farta, nie? Ja znałem tego streamera francuskiego, kurczę. Przecież nie istniał, widzieliście, no. Ale co z tego, nie? Wygranek się nie osądza. Niewiarygodne. Jest nieprawdopodobne, jak można tak skaszanić. Kaszana na maksa. No gość tutaj tylko gra szybko, nic więcej. Tam jeszcze goniec C7. Bardzo taktyki nie widzę na małym czasie, no ale dobrze, grunt, że oddał. Ajajaj. Oczywiście deklarowany ruch. Pionek mniej. Nie było to zamierzone. Mój król jest golutki. Jednak jestem geniuszem w przegrywaniu pozycji, na przykład takich po prostu. Oho, dobrze gra. Ej, on tu przegrywał, hetman G1, tu i wieża G2, co on nie widzi takich prostych rzeczy. No może dalej to zagrać, ale nie zagrał. Nie wiem w sumie dlaczego. Mógł wziąć pionka. Ale wieża. Mógł hetman G1 czy hetman D4 stał? Już się troszkę pogubiłem w tym wszystkim. Uciekam. Co mi pozostało?
Naprawdę? W ten sposób to jeszcze daje mi jakieś szanse. Dziwne. Szach. Nie widzę taktycznie do końca, ale chyba tak. No teraz się udało go oszukać. Ja chyba przeginam. Dobra, gram jakoś bezpiecznie, bo w sumie nie wiem jak grać. O, udało się dać przypadkowego mata. Aleksander Bortnik. Kiedyś miałem z nim wygraną. Nie uciekł. No i niech mi ktoś powie, że to jest zła pozycja czarnymi. No teraz może jest lekko gorsza. Kurde, no nie jest dobra. Szach, dobra. Bortnik, dobranoc. No niestety, niestety. 104 jestem, mało punktów trochę, co? No ta arena jest taka ciekawa, bo w sumie nie wiadomo na kogo trafisz. Dosyć losowa. Ile czasu? Aż 6 minut zostało, się tutaj tak zagadałem. No ale kilku arcymistrzów tam się pogoniło, więc też fajnie. W sensie zagrało. Też się w sumie z tego cieszę. No to jedziemy. Panie Zielonka. W sumie bez sensu zagrałem. Będę musiał wrócić. Okej. Okay. Najpierw wieżami trzeba było tutaj stukać. Wszystkie wymiany. A, no to teraz to tak. Ha, skoczek D7. Hops. Oszukałem gościa. Znaczy, on się sam oszukał. A w zasadzie to teraz ja się oszukałem sam. Ale on musi też zbić. O. W sumie nie wiem, co to za pozycja jest teraz.
A zbiję na A5 i remis. No dobra, no remis. Lecimy dalej. Jeszcze jedną partię chyba się uda zagrać. Tam może plasnąć. Sobie grać taką pozycyjkę. No jasne, że plasnę tam. No jasne. A, szacha mi może dać. Ale to jednego tylko. Tu plasnę. Muszę tylko szybko wykonać. Hop. Dobra, no i co? Więc co, remis tu jest? Nie. Wygrywam. Tu się będę chował. Do jakiegoś mata zasadzę jeszcze przypadkowo. To już będzie pięknie. Tak, żeby nie było szacha. Dobra, mamy to. To jeszcze się uda jedną partię zagrać. 86 jestem. Spoko. Sumie nie wiem, co to za pozycja. Wygląda sympatycznie. A tutaj jest strzał jakiś? O nie, nie ma. Tutaj uderzam. A, jeszcze nie uderzam. Kurczę, ale chyba trzeba będzie uderzyć mimo wszystko. Jakieś R2, coś podwisa. Minuta do końca to już nie zaliczy. Nie zaliczy chyba punktów. Jakby gość grał szybciej, zresztą ja też muszę grać szybko. A tu teraz mi trzaśnie. No właśnie, 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 właśnie. Też nie wiadomo co grać. Kurczę, blade. Oho. Świetnie. A tu dziabnął pioneczkę sprytnie. Na koniec turnieju, no tak. Okej, skończyłem na 92. No to nie tak źle, słuchajcie, chyba.
Nie znam się na tym. Sami ocencie, ale dzięki za kibicowanie na troszkę odbite morale w grze online. Dzięki i do zobaczenia. Hej.